Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wydarzenia z roku 2004, które miały miejsce na obrzeżach Dublina. Jest to sprawa, którą przez dłuższy czas żyła cała Irlandia. Zapraszam do wysłuchania historii Rachel O'Reilly. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do roku 2004, do niewielkiej miejscowości Knowle, znajdującej się 20 km od stolicy Irlandii, Dublina. Mieszkało tam małżeństwo O'Reilly, Joe, jego żona Rachel oraz dwójka ich dzieci. Rachel urodziła się w roku 1973, ale po urodzeniu została oddana do adopcji. I to właśnie Rose i Jim Callaly postanowili zaopiekować się małą dziewczynką, kiedy miała 8 miesięcy. Nie była ona jedynym dzieckiem, które para adoptowała. Kiedy Rachel dołączyła do ich rodziny, już wychowywali się w niej dwaj chłopcy, a później Rose i Jim zaadoptowali jeszcze dwójkę dzieci. Wszystkie, pomimo tego, że nie były biologicznie spokrewnione, były bardzo ze sobą związane. Spędzały razem dużo czasu, bawiąc się razem. Rachel jako dziecko najbardziej lubiła wszystko, co związane było ze sportem. Uwielbiała rywalizować z innymi i to zamiłowanie do sportu pozostało z nią przez całe życie. Kiedy dziewczyna miała 17 lat, pracowała w lokalnym sklepie i to właśnie tam poznała chłopaka, który w przyszłości miał zostać jej mężem. Joe zwrócił na nią uwagę, ponieważ była dużo wyższa od innych dziewczyn, miała około 180 cm wzrostu. Był on raczej nieśmiały, ale Rachel tak go zafascynowała, że zdecydował się do niej odezwać. I para zaczęła się spotykać. Kiedy się poznali, chłopak pracował w fabryce i to mu raczej odpowiadało. Nie miał jakichś większych ambicji. Nie zależało mu na tym, aby zrobić jakąś karierę. I dopiero kiedy związał się z Rachel, dziewczyna wpłynęła trochę na to, że zmienił zdanie. Zaczął bardziej siebie doceniać i ambitniej podchodzić do tematu swojego zatrudnienia. Po ich ślubie, który się odbył w roku 1997, na świecie pojawili się dwaj synowie pary. Obaj byli zapatrzeni w swoją mamę, która była w stanie zrobić dla nich wszystko, aby tylko byli szczęśliwi. Rachel i Joe stanowili zgodne małżeństwo i niczego im do szczęścia nie brakowało. W roku 2003 para wprowadziła się do domu w Knowle. Było to dla nich wymarzone miejsce. Niewielka malownicza miejscowość, w której mieszkało około 400 mieszkańców, ale w dalszym ciągu niedaleko Dublina, gdzie pracował Joe. Pracował on w agencji reklamowej, natomiast Rachel zajmowała się wychowywaniem dzieci i dbaniem o dom. Aby jednak zarobić trochę pieniędzy, zajmowała się sprzedażą naczyń Tupperware oraz była konsultantką Avonu. Dzięki tej pracy poznawała nowych ludzi i nawiązała w Knowle nowe znajomości. Pomimo tego, że nie mieszkała tam zbyt długo, już miała kilka bliskich koleżanek, z którymi sobie nawzajem pomagała. Kiedy któraś z nich nie mogła odebrać dziecka z przedszkola czy szkoły, zawsze mogła liczyć na to, że ktoś to za nią zrobi. Ale 4 października 2004 roku ta sielanka została przerwana. Dzień zaczął się jak zazwyczaj. Joe wyszedł z domu dość wcześnie, bo już o godzinie 5:30. Był on bardzo zapracowanym człowiekiem i aby zadbać trochę o swój wygląd oraz zdrowie, chodził na siłownię przed pracą. W domu została Rachel z synami, których zawoziła do szkoły i żłobka około godziny 9:00. Dzień rozpoczął się jak każdy wcześniejszy, ale kiedy nadeszła godzina 12:30, czyli czas, aby młodszy syn pary został odebrany ze żłobka, Rachel się tam nie pojawiła. Opiekunki chłopca czekały na nią przez jakiś czas, ale ponieważ kobieta w dalszym ciągu nie przyszła po swoje dziecko, zadzwoniły do niej, aby to wyjaśnić. Ale Rachel nie odbierała telefonu. Dlatego też opiekunki zadzwoniły do jej męża, który był bardzo zaskoczony tym, co usłyszał. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby Rachel z jakiegokolwiek powodu nie odebrała syna. Joe był wówczas w pracy w Dublinie, ale natychmiast zostawił wszystko i pojechał po swoje dziecko. W trakcie jazdy próbował dodzwonić się do Rachel, ale bezskutecznie. Kobieta cały czas nie odbierała telefonu. Było już 15 minut po godzinie 13 i wtedy Joe zadzwonił do swojej teściowej. Może ona wie, gdzie jest Rachel,
ale jej mama nic nie wiedziała na ten temat. Joe przedstawił jej całą sytuację, powiedział, że jedzie właśnie do żłobka odebrać syna i poprosił ją, czy mogłaby pojechać do ich domu, sprawdzić, czy z Rachel wszystko w porządku. Rose od razu tam pojechała i kiedy już była na miejscu, zobaczyła zaparkowany samochód Rachel, co sprawiło, że kobieta odetchnęła z ulgą. Rachel jest w domu. Ale wtedy zobaczyła, że drzwi wejściowe są otwarte. Kiedy weszła do środka, w domu nie było widać jej córki. Rose poszła w pierwszej kolejności do kuchni, gdzie panował okropny bałagan. Wszystkie szuflady były powyciągane, ich zawartość wyrzucona na podłogę, a kuchenny stół przewrócony. To trochę przeraziło kobietę i od razu ruszyła w kierunku kolejnego pomieszczenia, którym była sypialnia Rachel i Joe. I to, co tam zobaczyła, pozostanie w jej głowie do końca życia. Na podłodze leżała Rachel i znajdowała się w takim stanie, że Rose nie miała żadnych wątpliwości co do tego, że ona już nie żyje. Dotknęła jeszcze ręki swojej córki, ale to tylko potwierdziło jej podejrzenia. Była ona całkowicie zimna. Rachel już nie żyła. Rose była w szoku po tym, co zobaczyła w sypialni. Wcześniej w kuchni widziała bałagan, nie inaczej było w salonie. Dlatego też szybko doszła do wniosku, że najwyraźniej doszło tam do włamania, którego świadkiem musiała być Rachel. Kobieta od razu zadzwoniła na policję, ale nie była w stanie spokojnie przekazać im wszystkiego i policjanci tak naprawdę do końca nie byli pewni, z jaką sytuacją mają do czynienia. Podejrzewali, że jadą do domu, w którym właśnie w tamtej chwili dochodziło do włamania, dlatego też byli przygotowani na spotkanie ze złodziejami. Jednak zanim dojechali na miejsce, w domu pojawił się Joe, który odebrał już synka ze żłobka, jak również drugie dziecko ze szkoły. Zanim wrócił do domu, próbował kilka razy dodzwonić się do swojej żony, ale za każdym razem z takim samym skutkiem. Nie odbierała ona telefonu, dlatego też Joe zostawił jej nagrane wiadomości z prośbą, aby się do niego odezwała, jak tylko je odsłucha. Ale kiedy stanął przed domem i Rose zobaczyła, że jest on razem z dziećmi, wiedziała, że musi go uprzedzić o tym, co zobaczy w środku. Nie może pozwolić, aby dzieci tam weszły. Tak cicho, jak tylko potrafiła, wyszeptała mu do ucha, że Rachel nie żyje. Ktoś odebrał jej życie. Joe, jak tylko o tym usłyszał, pobiegł do sypialni. Może miał nadzieję, że jego teściowa się jednak myliła, że Rachel żyje. Ale sprawdził jej puls i niestety potwierdziło się to, co mówiła Rose. Po chwili w domu pojawili się policjanci i dopiero wtedy wyjaśniło się, co się stało, w jakim celu zostali tam wezwani. Ale pomimo tego, że większość z nich miała kilkuletnie doświadczenie w policji i już nieraz wcześniej mieli do czynienia z zabójstwem, nie byli przygotowani na to, co zobaczą w sypialni Rachel. Na jej ciele znajdowało się wiele obrażeń, głównie w okolicach głowy. Było ich tak wiele, że trudno było ją rozpoznać. Na pierwszy rzut oka trudno było nawet stwierdzić, czy leży ona twarzą do góry, czy odwrotnie. Od razu było wiadomo, że sprawca użył jakiegoś ciężkiego przedmiotu, ale na tamtym etapie trudno było stwierdzić, co to było. Wszystko wskazywało też na to, że człowiek ten musiał znać Rachel, a do tego żywić do niej wyjątkową nienawiść. Zazwyczaj włamywacze nie zadają sobie tyle trudu, aby zadać aż tak wiele ciosów. Ponieważ kobieta w dalszym ciągu trzymała w ręku kluczyki od samochodu, można było założyć, że ktoś musiał rzucić się na nią zaraz po jej powrocie do domu. Policjanci, którzy przyjechali do domu Rachel, od razu byli pewni jednego. Pomimo tego, że bałagan w tym domu wskazywał na to, że doszło tam do włamania, raczej było to upozorowane. Żaden włamywacz nie traciłby czasu na wyciąganie szuflad w kuchni czy przewracanie stołu. W domu znaleziono również pieniądze, którymi rzekomi włamywacze się nie zainteresowali. W kuchni było schowane 800 euro, natomiast w torebce Rachel znajdowało się 400 euro. Dlaczego mieliby je zostawić? Coś w tym wszystkim nie pasowało. Ponieważ trudno było tak od razu ustalić, kto mógłby to zrobić, śledczy musieli porozmawiać z mężem Rachel. On najlepiej znał swoją żonę i wiedział o niej wszystko. Ale Joe nie przypominał sobie, aby Rachel miała jakichkolwiek wrogów. Jedyne, co przychodziło mu do głowy, to to, że może osoby, które on sam zwolnił z pracy, mogły w ten sposób się na nim odegrać.
Policjanci dopytywali również o to, czy jego żona przypadkiem nie miała żadnego romansu. Może to jakiś kochanek mógł zrobić. Ale Joe znał dobrze Rachel i wiedział, że nigdy by go nie zdradziła. Zapewnił policję, że żadne z nich nie miało romansu. Ponieważ zazwyczaj w takich przypadkach partner bywa pierwszym podejrzanym, policjanci zapytali Joe, co robił tamtego dnia. Ale mężczyzna miał solidne alibi. Od 7:30 był w pracy i przebywał tam aż do momentu, w którym zadzwoniły do niego opiekunki ze żłobka. Joe pracował w agencji reklamowej specjalizującej się w reklamach znajdujących się na autobusach czy samochodach. I tamtego dnia musiał pojechać do zajezdni autobusowej, aby skontrolować pracę pracowników oklejających autobusy. Zajezdnia ta znajdowała się w Broadstone, dzielnicy Dublina, która była oddalona od jego miejsca pracy o około 8 km. Niestety, kiedy przyjechał na miejsce, nie mógł znaleźć tego pracownika i ostatecznie nie spotkali się tam. Ale był mężczyzna, którego dane Joe podał policjantom, który z pewnością go tam spotkał i mógłby potwierdzić jego obecność w zajezdni. Jeżeli słowa Joe zostaną potwierdzone przez tego mężczyznę, to będzie można go wykluczyć z kręgu osób podejrzanych. Ale pod koniec rozmowy z mężem Rachel, policjant postanowił poruszyć jeszcze jeden temat. Kiedy wcześniej pytał o to, czy kobieta mogła mieć jakiś romans, jej mąż natychmiast odpowiedział, że żadne z nich nie miało. Policjantowi wydało się to dziwne, że kiedy pytał tylko o Rachel, Joe od razu zapewnił, że on również nie miał żadnej kochanki. Dlatego, kiedy już mieli kończyć rozmowę, spytał o to, czy nie było w jego życiu jakiejś innej kobiety oprócz Rachel. I Joe początkowo zaprzeczał, ale w końcu przyznał, że jakiś czas temu zdarzyło mu się zdradzać żonę z koleżanką z pracy, Nikki Pelli. Jednak ten romans był już przeszłością. Było to jakiś czas temu, kiedy w małżeństwie Rachel i Joe nie bardzo się układało. Ale para pracowała wówczas nad swoim związkiem i zażegnali ten kryzys. Według Joe przed śmiercią Rachel byli raczej zgodnym małżeństwem, bez żadnych problemów. Kto więc mógł chcieć śmierci 30-latki? Śledczy szczegółowo przeszukiwali mieszkanie pary, szukając odcisków palców lub czegokolwiek, co doprowadziłoby ich do rozwiązania tej sprawy. Ale w domu nie udało się odnaleźć żadnych śladów, które nie należałyby do rodziny O'Reilly. Nie ustalono również, czego sprawca mógł użyć do odebrania życia Rachel. Nic, co znajdowało się na miejscu, raczej nie było wówczas używane. Ale Joe przekazał policjantom, że z domu zginęło kilka rzeczy. Biżuteria Rachel i kamera, co raczej nie było niczym niebywałym, ale zniknął również hantel oraz dwa ręczniki. A to już były raczej niespotykane łupy. Ponieważ w domu nie znaleziono nic, co naprowadziłoby na ślad sprawcy, śledczy zdecydowali się na przeszukiwanie terenu wokół domu Rachel. I już wkrótce policjanci natrafili na schowane w przepuście przy drodze prowadzącej do domu O'Reilly'ch pudełko z biżuterią oraz kamerę. Nie było tam jednak hantla, o którym wcześniej mówił Joe. Biżuteria ta została pokazana rodzinie kobiety i od razu rozpoznali oni przedmioty należące do Rachel. Dlaczego włamywacz miałby zostawić wszystko, i to jeszcze niedaleko domu, w miejscu, w którym nie trudno było to znaleźć? Czy potwierdzało to teorię śledczych, którzy od samego początku podejrzewali, że włamanie było tylko upozorowane? Kiedy technicy skończyli sprawdzać dom O'Reilly'ch, Joe wraz z dziećmi mógł się z powrotem wprowadzić do tego domu. Na kilka dni razem z dziećmi musiał się wyprowadzić do swojej mamy, aby technicy ze spokojem mogli sprawdzić całe mieszkanie. Ale po powrocie jego zachowanie budziło zdziwienie wśród członków rodziny Rachel. Sypialnia w dalszym ciągu nie była posprzątana, ale mężczyźnie w żaden sposób to nie przeszkadzało. Miał zamiar usunąć wszystkie plamy, zarówno z podłogi, jak i ze ścian i sufitu, razem ze swoimi przyjaciółmi. Zanim jednak to zrobił, zadzwonił do rodziców i rodzeństwa Rachel, czy nie chcieliby przyjechać i zobaczyć wszystko, zanim on zacznie sprzątać. Podobno jemu samemu przyniosło to wiele wewnętrznego spokoju. W pierwszym momencie Rose uważała to za absurdalny pomysł, ale po namowie ze strony Jima pojechała tam wraz z mężem i synem. Kiedy już znaleźli się na miejscu, Joe zaprowadził ich do sypialni, gdzie zademonstrował, jak najprawdopodobniej jego żona została zabita. Kiedy opuścili sypialnię, Joe włączył automatyczną sekretarkę
i wszyscy mogli wówczas usłyszeć wiadomości, jakie tamtego dnia zostawił, dzwoniąc do Rachel. Rodzina kobiety nie mogła uwierzyć w to, co robił. Wszystko to było takie dziwne. Po co mąż Rachel to zrobił? Jaki miał w tym cel? Ale na tym nie skończyły się jego dziwne zachowania. Ponieważ rodzina nieżyjącej kobiety nie była jedynymi osobami, jakie zaprosił on do swojego domu. Udzielał tam również wywiadu dziennikarzom i w trakcie rozmowy zapytał ich, czy przypadkiem nie chcieliby zobaczyć, gdzie to się wydarzyło. Wszyscy ludzie tam zebrani byli lekko zaskoczeni tą propozycją. Raczej nie spodziewali się tego, przychodząc do domu Joe. Ale skorzystali z tej okazji i razem z mężczyzną poszli do pokoju, który jeszcze kilka tygodni wcześniej zajmował razem ze swoją żoną. Tam Joe zaskoczył ich ponownie, ponieważ dokładnie wskazywał im wszystkie ślady, jakie pozostały jeszcze na ścianach czy suficie. Podobnie jak swoim teściom, im również zaprezentował, jak według niego Rachel została zabita. Całe to jego zachowanie było dość niespotykane, jak na męża pogrążonego w żałobie. Ani razu nie wspomniał o Rachel jako o swojej żonie. Nie mówił nic na temat tego, że ją kochał albo że za nią tęskni. Skupiał się tylko i wyłącznie na tym, co się stało 4 października. Zarówno śledczy, jak i rodzina Rachel podejrzewali, że to jednak Joe jest poszukiwanym sprawcą, ale póki co nie znaleziono na to żadnego dowodu. On sam w tym czasie udzielał wywiadów, w trakcie których przedstawiał własną teorię dotyczącą wydarzeń z tamtego dnia. Uważał, że Rachel musiała znać sprawcę, dlatego też musiała zginąć, aby nie móc go później zidentyfikować. Ponieważ uważał, że z domu zniknęły 2 ręczniki, podejrzewał, że kiedy jego żona już nie żyła, sprawca najprawdopodobniej wziął prysznic, a później zabrał ręczniki ze sobą, aby nie zostawić w domu żadnych śladów po sobie. Śledczy z uwagą przyglądali się jego zachowaniu. Nigdy wcześniej nie spotkali się z osobą, która snułaby domysły za nich, rozpowiadając o wszystkim w mediach. Dodatkowo, kiedy rozmawiali ze sobą, żaden z policjantów nie kojarzył, ile ma ręczników w domu. Nikt z nich nie byłby w stanie zauważyć braku 2 z nich, ale Joe dokładnie wiedział, ile ich zniknęło. Wkrótce śledczy zaczęli otrzymywać informacje od ludzi, którzy uważali, że romans między Joe a Nikki wcale się nie zakończył. Para miała się spotykać zarówno przed śmiercią Rachel, jak również kiedy kobieta już nie żyła. Nawet po jednym z wywiadów udzielonym irlandzkiej telewizji, Joe zatrzymał się w hotelu opłaconym przez tę stację. I okazało się, że razem z nim w pokoju przebywała właśnie Nikki. Najpierw Joe przed kamerami odgrywał pogrążonego w żałobie męża, a kilka godzin później spędził noc z kochanką w hotelowym pokoju. Wszystko wskazywało na to, że on jest człowiekiem, którego policja poszukiwała, ale najważniejsze wówczas było znalezienie dowodów na to. Sprawdzono jego telefon. Wszyscy wiedzieli, że dzwonił kilka razy do swojej żony. Nie omieszkał on wspomnieć o tym policji, a rodzina kobiety mogła nawet dokładnie wysłuchać tych nagrań. Ale okazało się, że tamtego dnia Joe kontaktował się kilka razy z inną kobietą, z Nikki. Pierwsza rozmowa miała miejsce krótko po tym, jak wyszedł z domu, dokładnie o godzinie 5:45. Nikki zadzwoniła do niego i rozmawiali wtedy przez 20 minut. Kiedy opuścił siłownię, tym razem Joe zadzwonił do swojej kochanki i ta rozmowa trwała 4 minuty. Zaledwie 40 minut później Nikki ponownie zadzwoniła do Joe i po raz kolejny dyskutowali przez 20 minut. W sumie tamtego dnia, kiedy zginęła Rachel, kochankowie kontaktowali się ze sobą 18 razy, zarówno telefonicznie, jak również wysyłając sobie wiadomości. Nigdy wcześniej Joe nie wspominał o tym policji. Ciekawe, co omawiali tamtego dnia, że musieli kontaktować się ze sobą aż tyle razy. Sprawdzono wówczas alibi, jakie Joe dostarczył na tamten dzień. Według jego wcześniejszych zeznań od godziny 7:30 przebywał w pracy, aż do momentu, kiedy zadzwoniono do niego ze żłobka. Miał przebywać w Broadstone, co mógł potwierdzić Derek, człowiek tam pracujący. I kiedy go przesłuchano, potwierdził on, że rozmawiał z Joe tamtego dnia. Nie był już jednak pewien, jeżeli chodzi o czas, kiedy do tego doszło. Może spotkał 33-latka trochę później niż zeznał za pierwszym razem. Alibi Joe nie było już tak solidne, ale w dalszym ciągu nie było żadnego dowodu na to, że zabił on swoją żonę.
ale kiedy zbadano ubranie i obuwie, jakie miał na sobie tamtego dnia, doszło do przełomu, albowiem wewnątrz jego buta znaleziono małą plamkę, która po przebadaniu okazała się być plamką krwi należącej do Rachel. W jaki sposób znalazła się ona w środku buta? Policjanci domyślali się, że doszło do tego w trakcie zabójstwa. Dzięki temu odkryciu 17 listopada śledczy mogli aresztować Joe jako podejrzanego o zabicie Rachel. Nie przebywał jednak długo w areszcie, zaledwie 12 godzin, ponieważ okazało się, że ślad na bucie mógł powstać, kiedy zaraz po tym, jak przyjechał na miejsce, wszedł do sypialni, aby się upewnić, czy Rachel nie żyje. Przesunął wtedy pudło, które znajdowało się niedaleko ciała jego żony i to właśnie wtedy mogło dojść do zabrudzenia buta. Śledczy byli przekonani, że w końcu trafili na dowód, który doprowadzi ich do zakończenia tej sprawy, ale szybko okazało się, że nic nie mają na męża Rachel. I śledztwo trochę utknęło w miejscu. Nic nie działo się przez kolejne miesiące, aż do momentu, kiedy śledczy spotkali się z rodziną kobiety. Rozmawiali oni jeszcze raz o tym wszystkim, co się wydarzyło. W trakcie takiej rozmowy coś mogło się komuś przypomnieć, coś, o czym wcześniej nie wspomniano. I kiedy rozmawiali, Rose zaczęła się głośno zastanawiać nad tym, co Joe napisał w liście, który włożył do trumny. Każdy z bliskich Rachel napisał na kartce kilka słów do niej i wszystkie te kartki zostały włożone do trumny. Kiedy policjanci o tym usłyszeli, od razu wiedzieli, że będą musieli to sprawdzić. Może w tym liście Joe przyznał się do winy. I już na początku 2005 roku śledczy byli w posiadaniu wszystkich listów pozostawionych w trumnie Rachel. Nie od razu mogli je dotknąć, ale kiedy już było to możliwe, zaczęli czytać list od jej męża. Rachel, kocham cię tak bardzo. Nie wiem, co zrobię bez ciebie i nie chcę wiedzieć. Jesteś czymś najlepszym, co mi się przytrafiło i nigdy nikt cię nie zastąpi. To jest najtrudniejszy list, jaki kiedykolwiek musiałem napisać, z powodów, które tylko my znamy. Rachel, wybacz mi. Dwa słowa, jedno zdanie, ale będę je zawsze powtarzał. Odeszłaś z tego świata w tak młodym wieku. Wszyscy będą pamiętać, jaka byłaś piękna. Jak Piotruś Pan, nigdy się nie zestarzejesz. Kocham cię i tęsknię za tobą. Zawsze będę cię opłakiwać. Śledczy mieli nadzieję na to, że w liście tym Joe przyzna się do wszystkiego. Faktycznie miał sobie coś do zarzucenia. Prosił w nim Rachel o wybaczenie, ale wszystko było napisane tak ogólnie, że nie mogło być to żadnym dowodem przeciwko mężowi Rachel. Mógł ją przepraszać za coś zupełnie innego, na przykład za swój romans z Nikki. Kolejny trop, który do niczego nie doprowadził. Nie wiem dlaczego dopiero po tak długim czasie od śmierci Rachel, ale wiosną 2005 roku śledczy zaczęli się skupiać na nagraniach z kamer monitoringu. I mniej więcej 800 metrów od domu Rachel znajdował się kamieniołom, w którym była zainstalowana kamera mająca kontrolować pojazdy wjeżdżające do środka. Ale na nagraniach było widać kawałek drogi znajdujący się przed wjazdem. I właśnie tamtą drogą Rachel przejeżdżała, kiedy zawoziła swoje dzieci do żłobka i szkoły. Faktycznie na nagraniach widać jej samochód o godzinie 8.30, jak również o 9.45, kiedy już wracała do domu. Ale około 9.10 na nagraniach widać, jak w kierunku domu O'Reilly'ch jedzie samochód przypominający Fiata, którym jeździł Joe. Po 50 minutach samochód ten przejeżdżał ponownie koło kamieniołomu, tym razem jechał w przeciwnym kierunku. Można było podejrzewać, że był to samochód męża Rachel. Wyglądał jak Fiat Marea w wersji kombi w ciemnym kolorze. Jednak jakość nagrania nie pozwoliła na odczytanie numerów rejestracyjnych tego samochodu. Śledczym nie zostało nic innego, jak sprawdzić wszystkie samochody tej marki, które były zarejestrowane w Irlandii. Było to dla nich duże wyzwanie, ponieważ tych samochodów było ponad 2000. Rozmawiali z wieloma właścicielami takiego samochodu, upewniając się, czy mogli być 4 października w okolicy kamieniołomu. Żaden z nich tam nie był. Ale ponieważ nie udało się namierzyć wszystkich właścicieli takiego Fiata, to nie mógł być to żaden dowód na to, że Joe tamtędy przejeżdżał. Po raz kolejny policjanci byli już blisko, ale ostatecznie okazywało się to być ślepym zaułkiem. I wtedy zrobiono coś, co wydawałoby się powinno być załatwione w pierwszej kolejności. Policjanci zwrócili się do operatora sieci komórkowej, w której Joe miał telefon.
Operator ten dostarczył im informację dotyczącą tego, do jakiego masztu logował się jego telefon 4 października. I pomimo tego, że Joe był dość bystry i nie dzwonił nigdzie, ani nie pisał wiadomości w tym czasie, kiedy doszło do morderstwa, ani na jakiś czas przed i po nim, otrzymał wtedy jedną wiadomość od kolegi z pracy, jak również rozmawiał wtedy z Derekiem, który sam do niego zadzwonił. To wystarczyło, aby jego telefon połączył się z masztami w zupełnie innym miejscu niż powinien, gdyby znajdował się w pracy. Jego komórka logowała się wówczas do masztu znajdującego się najbliżej jego miejsca zamieszkania. Joe nie mógł być wówczas w Broadstone, miejscu, które znajdowało się 30 km od domu. Śledczy mogli też sprawdzić, do jakich innych masztów logował się telefon mężczyzny i widać było, że znajdowały się one na drodze z jego domu do pracy. Sprawdzono wtedy kamery na tym odcinku i można było zauważyć na nagraniach przejeżdżającego Fiata Marea. I wszystkie te informacje, które udało im się zebrać, doprowadziły do ponownego aresztowania mężczyzny w marcu 2006 roku. Ale dla prokuratury to wszystko było zbyt mało, aby postawić mężowi Rachel zarzuty zabicia swojej żony. Od śmierci 30-latki minęło już 1,5 roku, a śledczy nie mieli nic, dzięki czemu mogliby zatrzymać Joe na dłużej w areszcie. I ponownie mężczyzna po krótkim czasie musiał zostać wypuszczony na wolność. Czy w końcu śledczy znajdą jakieś dowody na to, że to on zabił swoją żonę? I już wkrótce po tym, jak wyszedł na wolność, policjanci otrzymali informację od znajomej Nikki Pelli, której mówiła ona, że wcale nie jest łatwo okłamywać policję w czasie przesłuchania. Powiedziała jej również, że Joe opowiadał jej wcześniej, że zabiłby swoją żonę, gdyby tylko miał pewność, że uniknie odpowiedzialności. Pomimo tego, co Joe i Nikki mówili w trakcie przesłuchań, ich romans się nie skończył. Trwał on od kwietnia 2004 roku i tak naprawdę to mieli oni dość poważne plany na swoją przyszłość. Chcieli być razem, ale jedyne, co powstrzymywało Joe od zostawienia Rachel, to dzieci. Nie kochał już swojej żony, ale bardzo kochał swoich synów i nie mógł wyobrazić sobie, że po rozwodzie mógłby zostać weekendowym tatą. Nikki potwierdziła informacje otrzymane od jej znajomej i to już było wystarczające dla prokuratury, aby postawić mężczyźnie zarzuty zamordowania Rachel. Kiedy został aresztowany po raz trzeci, minęły już 2 lata od śmierci jego żony. Do procesu w tej sprawie doszło w lipcu 2007 roku. Oskarżenie posiadało wiele dowodów przeciwko Joe, ale wszystkie one były poszlakowe. Jednak oprócz już wcześniej wspomnianych dowodów, przysięgli mogli usłyszeć również, o czym mężczyzna pisał wraz ze swoją siostrą. Kiedy zatrzymano jego służbowy laptop do sprawdzenia, technikom udało się odzyskać maile, które Joe pisał wraz ze swoją siostrą Ann. Zdążył je już usunąć, ale technicy nie mieli żadnego problemu z odzyskaniem ich. I 9 czerwca 2004 roku, czyli 4 miesiące przed śmiercią Rachel, wymienili się oni mailami, z których ewidentnie wynikało, że Joe nie kocha już swojej żony. Pisali o niespodziance, jaką Rachel szykowała dla swojego męża z okazji jego urodzin. Miała zamiar pójść z nim na kolację do restauracji, ale Joe napisał swojej siostrze, że nie ma zamiaru tego robić. Napisał też, że to już koniec ich małżeństwa. Kiedy w tych mailach wypowiadał się o swojej żonie, zawsze używał obraźliwych wyrażeń w stosunku do niej. To nie były słowa kochającego męża, jakiego próbował odgrywać po śmierci Rachel. Joe manipulował wszystkimi osobami w swoim otoczeniu. Próbował im wmówić, że jego żona jest leniwą kobietą, która nic nie robi, tylko odpoczywa całymi dniami, a do tego jest złą matką, która nie posiada instynktu macierzyńskiego i kompletnie sobie nie radzi z dziećmi. Okazało się, że kilka miesięcy przed śmiercią ktoś zgłosił do opieki społecznej, że Rachel źle zajmuje się swoimi dziećmi. Według tego zgłoszenia miała czasami podnosić na nich rękę. Pracownicy opieki społecznej sprawdzili oczywiście wszystko i szybko okazało się to być nieprawdą. Rachel uwielbiała swoje dzieci, zrobiłaby dla nich wszystko i z pewnością nie dopuściłaby do tego, aby im się stała jakaś krzywda. W czasie procesu okazało się, że tą osobą, która zadzwoniła z tym donosem, była teściowa Rachel. Joe tyle naopowiadał jej o tym, co się dzieje w ich domu,
że kobieta uwierzyła we wszystko i nie zdając sobie sprawy z tego, że to były kłamstwa, postanowiła działać i próbować pomóc swoim wnukom. Być może Joe myślał, że w ten sposób poprawi swoją sytuację w oczach sądu w przypadku, gdyby doszło do rozwodu. Ale ta sprawa nie potoczyła się po jego myśli. Kiedy przysięgli wysłuchali wszystkich dowodów i zeznań w trakcie procesu, mogli podjąć decyzję, czy Joe jest winien zamordowania swojej żony. Wszyscy z niecierpliwością czekali na ten wyrok. Nie tylko rodzina Rachel, ale również śledczy, którzy zajmowali się tą sprawą oraz wielu mieszkańców Irlandii, którzy śledzili tę historię od samego początku. I kiedy przysięgli uzgodnili już wyrok, na który wszyscy czekali tak długo, uznali Joe winnym zamordowania Rachel i mężczyzna został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Jednak według irlandzkiego prawa osoba, która otrzyma taki wyrok, ma prawo do wnioskowania o wcześniejsze zwolnienie warunkowe już po 7 latach pobytu w więzieniu. Joe O'Reilly próbował złożyć taki wniosek już 3 razy, robi to co 2 lata, ale za każdym razem był on odrzucany. Do dziś nie przyznał się do zabicia swojej żony i z tego powodu raczej nie ma co liczyć na wcześniejsze zwolnienie warunkowe. Rodzina Rachel uważa, że nigdy nie powinien wyjść na wolność. Mężczyzna przebywa w więzieniu w Whitfield, gdzie przeszedł na weganizm i większość czasu poświęca na uprawianie warzyw. Ale ma też jeszcze jedno zajęcie, ponieważ od samego początku jego pobytu w więzieniu otrzymuje on listy miłosne od kobiet, które nie wierzą w to, że jest winny. Jest w stałym listownym kontakcie z 9 kobietami i nie ukrywa, że jest dumny z faktu, że przyciąga tak dużą uwagę płci przeciwnej. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.